Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot, mapą Europy. Kogoś tu dzisiaj czekają strategiczne wtopy. Witam serdecznie, Patryk Rojerojewski. Ofensywa w Ardenach. Dzisiaj. 6 tygodni temu zginął Turner, a mnie awansowali. Jest gwiazdka. My okopujemy się w lesie ardeńskim w Belgii. Jest tak zimno, że aż jaja bolą. Walka na mrozie to piekło. Oj, to teraz mi się kojarzy jeden z ostatnich odcinków Kompanii Braci. Kiedy główni bohaterowie idą bronić, a ci, co mieli bronić, serdecznie spierdalają. Był dla nas jak ojciec. Przerażeni. Bracie, chciałem powrócić jako bohater. Teraz, gdy dowodzi Pearson, mogę w ogóle nie wrócić. Wesołych świąt, Turner. O, i Turner. Pearson wyświęcił prostego wsioka. Co mi na to powiesz? Pewnie, że wciąż pierdolisz jak poparzone ajelo. Nie czas na to. Za Turnera. Za Turnera. Za Turnera! Co za cholerny fuksiarz? Zawsze pierwszy, co? Gapcie się na mnie tak dalej. Most truchleje, bawcie się dziś ile wlezie, bo jutro jak zajedzie konwój, to wy nadstawicie karku na pierwszej linii. A Turner was nie ochroni! Sluzuj. Jesteś plutonowym. Sam zobaczysz, jaki to jest kurwa luz. Dalej. No postaw mi się, dawaj. Tak, myślałem. Służyłem z Turnerem 6 lat. 6. Wesołych kurwa świąt. Mamy konwój i musimy dopilnować, żeby bezpiecznie dotarł do Renu. Teraz musimy tylko przetrwać ten ziąb i Pearsona. Czy mam coś takiego, że w okresie świąt, zimy, przydałby się trochę śniegu? Lubię grać w gry strategiczne. Ubóstwo. Nie wiem, czy sobie kochani odpalę jakiegoś. Nie szkodzi. Miał się w trumnie zmarnować? Przyprawię kompanią. Jak go spotkasz, daj mi znać. Święta, co chłopaki? O tak. Pobiegawała, miałbym teraz grzać się przy kominku z moją śliczną. Kiedy mogę odbrażać sobie dubsko w głuszy razem z wami, Jło. Nie ma to jak z ziomkami w okopach. A Jelo, biegiem do KM. A z przyjemnością. Tak, sierżancie. Sierżancie, mamy jeszcze jakieś płaszcze lub koce? Babcia ci wydzie. Ekstra. Schron po prawej grzali całą noc. Bierze amunicję, żadnie się zimią. Przecież to zapas dla Jelo. Co z nim? No dobra. Zanieś amunicję. Tylko wykażmy się może większą brawurą i odwagą niż amunicyjny z szeregowca, który miał dostarczyć amunicję, ale coś mu nie wyszło po drodze. Kurwa. Jasna cholera, mróz dupę odrywała. Bo książka Kompania Braci paradoksalnie jest o wiele gorsza niż serial. Jest przesadnie techniczna. Patrzcie państwo. Prawdziwy święty Mikoła. Trochę tak. No okej. Co dla nas masz? Czekoladę? Ciepłe skarpety? Dobry motyw, choinka. Na 12. Broń mi się zacięła. Daniel, załatw ich. Ale gdzie? Ja nikogo nie widzę, człowieku. Aha, widzę, ale to już? Kurde, już?
O, nieźle. Ale bunkier dobry, kurde. Ale, kurde, tak zrobili sobie z puszek bombki. Kurwa, zwiał! Doniesie o tym, co tu widział. Jakim cudem przeleźli pod naszym nosem? Lepiej leć do namiotu dowództwa. Davis, co to kurwa miało być? Widocznie tak miało być. Co jest? Halo, co jest? Aha! Biegnę z shiftem, klikam tab, żeby pokazać cele i wychodzi nakładka Steve'a psująca imersję. Nie tak miało być. Idźcie, dogonię was. O, staruszku. Nie uwierzysz, jaka heca. Co jest? To Howard. Miło mi pana poznać. Przepraszam, nie spodziewałem się. Czy będzie pan pracował z takim profesjonalistą? Howard był w kompanii, która zajęła pasmo wzgórz. Nie wierzę, że dają im walczyć. O tak, i pozwalają nam ginąć. Słuchajcie, kiedy przybędzie konwój, Szwaby rozpętają nam piekło. Góra nie da posiłków? My jesteśmy posiłkami. A może wezwać wsparcie z powietrza? Patrzcie państwo. Daniel przypomniał sobie, że jest plutonowy. Radiostacja już działa! Konwój zajechał! Mają amunicję! Bierzcie ile się da! Teraz musimy tylko dostarczyć tych łobuzów nad Ren. Zróbmy to. Ocalił nas pan porucznik! Leci! Ja pierdzielę! Siulu, w sto! Raz za mną! Zeus! Jestem tuż za tobą! Jazda, jazda! Ruchy, jazda, jazda! Ja pier... Chyba skończyli. Jesteś cały? Chyba tak. Przerzedzają obronę przed atakiem. Jasna cholera. Tędy. Czołgi przebiły się przez naszą byłem obronę. Byłem problem jest radio. Osłaniajcie mnie, gdy będę to naprawiał. Mam roić się od wrogów. Hej, jesteś plutonowym, to zachował się jak plutonowy! Bo nie liczysz, że będziemy za niego nadstawiać karku. Odwaga rodem z Queens, co nie? Co ty nie powiesz? Hej! Byłem pod oficerem! Oddałem pagony, żeby tu być! Musimy iść! Już! Prowadź! Świat stanął na głowie. Złamiesz rozkaz, to złamie ci nos! Wykonać polecenie! Jeśli Howard zginie, to już po nas! Red, idziemy, zaraz zrobi się gorąco! Tam już cisną, widzę. Biegiem do radia! Daniel, pomóż mi z tym radiem! No! Jest! Rozpiżdżone, nie działa! To zajmie trochę czasu! Powstrzymajcie tamtych! Znalazł się ekspert! Proszę, uwaga, za drzewami! Kurę, za wszędzie, no! Kryjcie mnie! Nie, no jest za wszędzie po prostu, no! I dodatkowo jeszcze ich w ogóle nie widać, to jest dramat! Jasna cholera! Daniel, zatrzymaj go zaraz! Howard, czy ty się nie da? Co za szajk? Strzelają do mnie! Idą od strony lasu! Dawać tu jakiś nalot do cholery jasnej! No! Rover Joe! Tu Dagwood White Fight! Angry Joe?
Zabójcze! Przyjąłem Dagwood White 5. Siły bliskiego wsparcia wspierają już ciężkie bombowce. Czas przylotu nieznany. Odbiór. 509 tu dowództwo. Mamy awaryjną prośbę o bliskie wsparcie z powietrza. Zbierzcie eskadrę, jak już osiągniecie podstawowy cel. O właśnie, o lotnictwie też było. Całkiem sporo fajnych filmów. Przed nami ogień przeciwlotniczy. Nie, jestem samolotem! Matko jedyna! Ja rozumiem, że fajna perspektywa, ale ja zaraz rozwalę swoje samoloty. Jasna cholera, odwróć sterowanie lotu. Nie, okej. Okay. To niczego nie zmieni, i tak zginę i będę powtarzał tę misję milion razy. No może nie będzie tak źle, no. Cholera wie. Może tylko dramatyzuję. Ja strzelam. Wow. Też trzeba uważać, żeby nie walnąć w swoich, no. Przykładowo. Dobra, padło. Teraz ten. Serio? Dobra, kolejny. Dobra, kolejny. Matuniu, ilu ich jest? A moi pomagają? Czy tak średnio? Mam nadzieję, że nie przeze mnie. Ja bym nie mógł być lotnikiem. No ale jakoś tam idzie. Nie, halo przyjaciel. Nie, sorry. Sorko. Straszny mamy tu dzisiaj ruch. Kto chciał bombować w godzinach szczytu? Łatwo? Chyba się pośpieszyłem. Trafienie! Lewy silnik, gaz! Kurde, flakil. Spadamy! Powtarzam, spadamy! Mayday, mayday, mayday! Lewy stateczny nie reaguje! Tracimy wysokość! No cholera. Skopy wracają. Poważnie. Dobra, leży. Obrywa, obrywa. Ło. Hej, mieli się rozchronić. Dobra, kolejny leży.
poraniony. Dobra, kolejny. O kur... Wow! Kolejny. Kolejny. Jeszcze dwóch. Dobra, jeszcze jeden. Widzę. Poszło. Jasne. Dostaliśmy! Nie możemy tracić więcej pomocy, krzyknął. 509 do dowództwa. Pomocy są bezpieczne. Jesteśmy gotowi do wsparcia. Przyjąłem 509. Wroga piechota i wozy bojowe prowadzą atak na pozycję 9 Dywizji Pancernej. Odbiór. Mega fajne. Rover Joe! Przerzucenie. Wciąż nacierają, gdzie do diabła jest perspektywy. Wytrwajcie, Dagwood White 5. Samoloty są 50. Jasne, tym bardziej, że samoloty też kurwa łatwo nie miały, no. Jasna cholera. Wycofać się, jazda, jazda! Was, odbiór! Spadajmy z to drugie! Dobra, lecimy. Rzucam granat! Wycofać się! Jazda! Lepszą nam po piętno! Osłaniać! Jasna cholera! Już się robi. Dobra, lecimy. Nie ma sprawy. Przydałbyś jakiś KM. Dobra, mobilne wieżyczki przyjechały. Dobra, oj mordo, ty mi daj mi apteczkę. Dawaj. No. Okej, dzięki. Też by się w sumie przydało. Mordo. Dobra, nie. Ja pierd... Woo! Jak mogę pomóc? Nic nie zrobię. O kurde! Ilu ich tam... Jasna cholera! Wow!
jak zombie z mgły, no. A tak to wyglądało do cholery, no. Jak to brak amunicji? Ja pierdzielę. Dawaj, dawaj granaty! Super, ja też się cieszę! Rzucajcie wrzągi dymnymi, żeby lotnicy wiedzieli, gdzie celować! Jasne! Jest kolejny czołg! Chuj, tam jedziemy! Jeszcze jeden. Aj. Jasna cholera. Jedziesz, jedziesz go tam. Jasne, ale bez pustych przelotów. Oż ty. Kolejny czołg. Pronto! No to spierdzielamy. Przed nami jest kurwa czołg. O Jezu. Oż ty. No i loteria będzie, kurwa. Dawaj, dawaj Zusman. Myślałem, że będzie motyw szeregowca, że strzelam w czołg i on wybuchnie. No ale prawie. Ale chyba chora jazda, no. Wietnam. Dzięki Bogu. Pytanko, panie Plutonowy. Od jak dawna Pearson ma nie lubił punktu? To jest tajemnica wojskowa. Pewnie dadzą głosowanie. Nie było znowu tak źle. To cud, że w ogóle żyjemy. Tak jest, zabierz tych szkopów do aresztu. Tak, sierżant. Nie ociągaj się. Widziałem już kiedyś to spojrzenie. Tuż przed bitwą o Kasserin. Zostaliśmy bez dowódcy. Ktoś ma pistolet na zbyciu? Choć Pearson robił co mógł, o, żeby nas kurde. Zabić, żyjemy i obroniliśmy konwój. Zatrzymaliśmy szarżę wroga w pół drogi. Turner byłby z nas dumny.
Dziękuję wam ślicznie za uwagę, kochani. Początek końca z tego wynika, że jeszcze przed nami chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, dwie operacje. No już nie mogę się doczekać, kiedy je dla was nagram. Znaczy ja za chwilę, a wy je zobaczycie jutro. Serdeczna tarcza, trzymajcie się, odmaszerować. Hejas. Ah!